moim gościem dzisiaj jest pan Tomasz Betcher, autor książki Szeptun. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam panią redaktor. No właśnie, tak, to jest ta książka, na temat której dzisiaj porozmawiamy. Szeptun, zgadza się, piękna okładka, zielona. Zresztą sama treść też jest piękna, ponieważ no, książka zaliczana jest do literatury obyczajowej, romansu. Co w środku znajdziemy? No w środku znajdziemy ciepłą historię tak naprawdę, chociaż bohaterowie gdzieś tam są pokaleczeni w jakiś sposób, życiowo są po przejściach. Jeśli chodzi o zakończenie, to tutaj jakoś jak ja czytałam książkę, no niespodzianki nie było, bo troszkę można się było spodziewać, jak ona się skończy, dwoje ludzi gdzieś tam się spotykają. Ja nie chcę zdradzić za wiele, aczkolwiek to chyba tutaj nie chodzi o odgadnięcie zagadki, co się stanie na końcu, ale o przeżycie tej historii, którą mają właśnie główni bohaterowie, Julia, Waldek. Panie Tomaszu, może niech pan powie coś więcej na temat swojej książki, o czym ona jest? Ona jest o wielu rzeczach tak naprawdę i wrócę tylko do wątku, który pani redaktor poruszyła, że rzeczywiście trudno się spodziewać tutaj niespodziewanego, bo co to byłby za romans, który nie kończyłby się w jakiś szczęśliwy, życzliwy sposób i ja staram się, żeby takie zakończenia były niosące pewną otuchę, nadzieję i pozostawiające takie ciepło w czytelniku. Natomiast Szeptun to jest historia o ludziach, którzy pod górkę mieli przez bardzo długi czas, spotykają się przez uderzenie pioruna, jak można przeczytać na okładce i rzeczywiście to uderzenie pioruna powoduje, że ich spotkanie jest dłuższe niż tylko na chwilę. Julia, która jest gdańszczanką, która jest nauczycielką i ma trudności ze swoimi dziećmi, trudną sytuację w małżeństwie, tak naprawdę wyjeżdża na urlop i pewnie nie zatrzymałaby się w tym dosyć podejrzanym miejscu, tego dosyć podejrzanego człowieka, jakim jest Waldek, gdyby nie to, że właśnie piorunem zostaje uderzony jej samochód i musi tam zostać. Jak potoczy się ta historia, to oczywiście muszą przekonać się czytelnicy, natomiast jest w niej dużo emocji, jest w niej dużo prawdziwych historii, takich historii, z którymi no może nie do końca ja się stykam w swoim gabinecie tak stricte, ale to jest ten rodzaj historii. Historie o wykluczeniu, historie o przeżytej traumie, historie o trudnościach w relacjach z nastoletnią córką, z matką, więc tego wszystkiego jest pod dostatkiem. Wszystko dzieje się w przepięknym Beskidzie Niskim, który chwycił mnie za serce podczas jednej z moich rodzinnych podróży, więc myślę, że czytelnicy nie tylko nie będą się nudzić, nie tylko będą mogli przeżywać, ale także zobaczyć oczami wyobraźni ten piękny kawałek Polski. To uderzenie pioruna, o którym pan wspomniał, czy można tutaj traktować trochę symbolicznie, no bo mówi się też czasami, że tam miłość spada na nas jak grom z jasnego nieba, tutaj dosłownie ten piorun uderzył, no nie w bohaterów na szczęście, ale w samochód, ale gdzieś tam od tego pioruna wszystko się zaczęło. Czy pan myślał w ten sposób, wyobrażając sobie, tworząc tę historię z piorunem? To już powstało znacznie później, kiedy opowieść była gotowa, to rzeczywiście miałem taką myśl, że piorun uderza tak samo w samochód, jak i w ludzi w takim sensie metaforycznym, czyli miłość może spaść na nas jak grom z jasnego nieba, zupełnie nie tam, gdzie się jej spodziewamy i zupełnie nieoczekiwanie, więc ta metafora jest jak najbardziej trafna. Zdarzają się uderzenia piorunów w samochód, ale zdarzają się też takie niespodziewane zdarzenia, jakimi jest miłość od pierwszego wejrzenia, czy miłość jak za uderzeniem pioruna, nagła, niespodziewana, rozpalająca się wielkim żarem i to ma też miejsce tutaj. W posłowiu napisał pan, że książka, historia była inspirowana no, własnymi doświadczeniami, w sensie tym, co pan zobaczył, tym, co pan doświadczył, gdzieś tam pan był, widział. No, chodzi tutaj o historię cyganów. Czy to, jak oni się zachowują w książce, ten ich kodeks honorowy, to w jakich warunkach żyją, czy rzeczywiście pan był w takim obozie i pan to widział i pan to opisał, to jest rzeczywistość?
Po części tak. Moje doświadczenia ze społecznością romską zaczęły się już na studiach, kiedy miałem możliwość odbywać praktyki w szkole, gdzie była znaczna część dzieci pochodzących z rodzin romskich. Zdarzało mi się odwiedzać ich w domach. Zwykle te rodziny romskie grupują się, tworząc taką mikrospołeczność. Później miałem okazję uczestniczyć w takim programie Starszy brat, starsza siostra, gdzie studenci opiekowali się dziećmi romskimi. Tam też sporo takich doświadczeń miałem. Natomiast późniejsze, te z mojej podróży do Beskidu, to były takie raczej na zasadzie obserwacji, gdzie mogłem obserwować, w jaki sposób ludność polska traktuje słowackich Romów, którzy przyjeżdżają na zakupy, z jakimi spotykają się reakcjami, czy w samym sklepie, czy na parkingu, czy na stacji benzynowej. I to były różne reakcje, bardzo często nieprzychylne, bardzo często nacechowane stereotypami, nieżyczliwe również. Natomiast do takiego getta, jak opisuję w książce, nie udało mi się wejść. To są bardzo niebezpieczne miejsca, w których bardzo głęboko zakorzenione są różnego rodzaju zjawiska patologiczne, z którymi styka się mniejszość romska. To są obszary, które są bardzo biedne, gdzie jest bardzo duża przestępczość, ale też bardzo hermetyczne i tam komuś z zewnątrz, kto nie ma chociażby domieszki romskiej krwi, nie jest łatwo wejść. Powiedzmy tylko, że wspomnieliśmy tutaj o tych cyganach, ponieważ jeden z głównych bohaterów, Waldek, jest półcyganem. No właśnie, on jest też szeptunem, czyli takim znachorem, osobą, która leczy ziołami. Czy takiego szeptuna pan poznał? Niestety takiego szeptuna nie poznałem, natomiast sporo źródeł przekopałem, żeby mieć pojęcie o tym, kim są szeptuchy i szeptuni. I to jest w zasadzie coraz rzadziej spotykane zjawisko w Polsce, dlatego że no, powoli osoby, które na tym się znają, to niestety odchodzą z tego świata. Nie zawsze tradycja jest przekazywana dalej. Szczególnie żywa ona pozostaje cały czas jeszcze na Podlasiu i tam można odbyć wizytę u szeptuchy, czy rzadziej szeptuna, bo to jednak domena żeńska jest. Te szeptuchy czasami w niektórych regionach nazywane są też babkami, więc u takiej babki wizyta jest czasami ostatnią deską ratunku dla osoby chorej na różnego rodzaju schorzenia. Także ja nie byłem nigdy, aczkolwiek byłoby to ciekawe doświadczenie i chętnie bym spróbował. A te dialogi, życie w takiej społeczności małej, no stygmatyzowanie też niektórych osób, tak jak tutaj społeczność w tej miejscowości, w której mieszka Waldek, czy są to autentyczne dialogi, czy pan wszedł w taką społeczność, gdzieś tam pan podsłuchiwał takich dialogów i podglądał takie życie w tych małych społecznościach? Trochę tak, trochę nasłuchałem się, będąc tam w Beskidzie Niskim, gdzie rzeczywiście do tych dyskontów przygranicznych przyjeżdżali licznie cyganie i robili tam zakupy, można ich było spotkać zupełnie przy granicy, zajmowali się handlem. To było słychać czasami, natomiast w tym jest też duża doza mojej twórczości, mojej kreatywności pisarskiej, więc tutaj taka społeczność. Ja nie chciałem też skrzywdzić żadnych mieszkańców miejscowości, dlatego miejscowość, w której dzieje się cała akcja, jest wymyślona przeze mnie i mieszkańcy, którzy tam są, dość mocno stygmatyzują tytułowego szeptuna i odrzucają go na margines swojej społeczności. Natomiast myślę, że to nie jest oderwane od rzeczywistości i takie sytuacje mają miejsce. Ja pamiętam je właśnie z tych czasów studenckich, kiedy rzeczywiście te dzieci romskie były dosyć wcześnie wypychane na margines i przypisywano im określone role i stereotypy. Już wspomnieliśmy o tym trochę. Główni bohaterowie Julia i Waldek są pokaleczeni przez życie, są po przejściach. Czy są to wyjątkowe historie, czy są to historie każdego człowieka, bo tak naprawdę każdy, nikt nie przejdzie przez życie suchą stopą, tylko każdy ma gdzieś tam jakieś przejścia. No właśnie, jak to jest z Julią czy z Waldkiem? Oni są wyjątkowi? Pani redaktor, ja to mam z tym zawsze problem, dlatego że w moim życiu osobistym to raczej bym powiedział, że są wyjątkowi, dlatego że rzadko spotykam w swoim towarzystwie, wśród swoich znajomych, przyjaciół, rodziny tak dramatyczne historie o takim przebiegu i mogłoby się z tej perspektywy wydawać, że one wydarzają się bardzo rzadko. Natomiast jest jeszcze druga, to jest moja praca zawodowa w gabinecie.
Takich historii mam pod dostatkiem i w zasadzie do mnie nie przychodzi nikt, kto nie doświadcza różnego rodzaju problemów i trudnych dla niego zjawisk, więc myślę, że one nie są oderwane od rzeczywistości, że zdarzają się wśród nas, tylko nie zawsze o nich słychać, bo też często ludzie lubią cierpieć w skrytości serca albo ich trudności, ich problemy są na tyle intymne, na tyle wstydliwe, na tyle przytłaczające, że nie chcą się obnosić z nimi publicznie, a wtedy trafiają do mnie do gabinetu. No właśnie, to jest też jedno z moich pytań, bo jest pan pedagogiem, socjoterapeutą. Czy historie, które słyszy pan u siebie w gabinecie, czy one gdzieś tam później pana inspirują do tego, żeby stworzyć daną postać, do napisania książki? Bardzo mocno tak, przy czym muszę zaznaczyć, że oczywiście tajemnica gabinetu to jest rzecz święta i nigdy taka historia bezpośrednio nie przedostaje się do książki. Moi bohaterowie są przeze mnie wymyślani od samego początku, od podstaw, natomiast generalizując pewne zjawiska, z którymi borykają się moi klienci, pewne problemy, z którymi do mnie przychodzą, czy pewne sytuacje, które ja znam ze swojej pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, bo to też duży wycinek mojego życia zawodowego, to są takie historie, które no niestety są bardzo trudne i no niestety też przydarzają się. Nie można ukryć, że one się nie zdarzają, dlatego ja staram się tutaj kreować bohaterów fikcyjnych, ale oni się stykają z prawdziwymi zjawiskami, doświadczają prawdziwych problemów. Panie Tomaszu, Szeptun jest to pana trzecia powieść. Wcześniej było Szczęście z piernika, była książka Tam, gdzie jesteś. No ja uwielbiam czytać, ja czytam w każdej chwili, przeczytałam wszystkie pana książki. No przy wszystkich świetnie się może nie tyle bawiłam, co gdzieś tam te emocje jakoś tak wypływające z tego, jak czytałam książkę, no były pozytywne i to było no, przyjemnie spędzony czas. Wszystkie są romansami, wszystkie mają piękną historię, dającą gdzieś tam jakąś nadzieję. Skąd jest u pana, skąd wziął się pomysł właśnie na pisanie takich książek? Dlaczego akurat romanse? Dlaczego książki obyczajowe? No, ten pomysł zasiała moja agentka literacka, która współpracowała ze mną od pierwszego tekstu, który napisałem. To był tekst zaliczający się do gatunku fantastyki. To była fantastyka postapokaliptyczna, szalenie popularna zresztą w ostatnich czasach. Natomiast pani Kamila zwróciła uwagę, że mam tak bogate doświadczenie zawodowe i tak dobrze piszę o emocjach i relacjach, które nawet w tym tekście fantastycznym było widać, że ciekawe by było, gdybym spróbował swoich sił w literaturze obyczajowej, w romansie. I te słowa zakiełkowały. Po jakimś czasie rozpisałem sobie wstępnie tekst Tam, gdzie jesteś, z którego szybko powstał tekst pełnej powieści. I okazało się, że rzeczywiście dużo łatwiej pisze się o czymś, co się zna ze swojego chociażby życia zawodowego, o emocjach, o relacjach, o trudnościach, o różnych sprawach, z którymi ja miałem styczność na swojej drodze jako profesjonalisty. Dlatego też bardzo mocno wsiąkłem w tą literaturę obyczajową i nie ukrywam, że przyjemnie mi się pisze. To jest też literatura, która jest bliska czytelnikowi, bo dotyka jego sfery emocjonalnej, jego aparatu emocjonalnego i nie można tego też czytać tak na sucho, zawsze wyzywala jakieś emocje i ja dostaję rewelacyjny feedback z powrotem od czytelniczek, które mają kawałek historii gdzieś tam, na przykład czy Tam, gdzie jesteś, odnośnie toksycznego małżeństwa. Bardzo dużo takich maili dostałem i ja bardzo chętnie wchodzę w dialog ze swoimi czytelnikami i czytelniczkami, jeżeli dostaję maile czy wiadomości na moich mediach społecznościowych. To bardzo chętnie na nie odpisuję i czytelniczki bardzo chętnie dzielą się ze mną swoimi historiami, także literatura obyczajowa nieoczekiwanie stała mi się bardzo bliska. A czy pan pisząc te książki myśli o tym jako terapeuta, myśli o tym, że te książki będą w jakiś sposób no, leczyły duszę czytelników? Mają one mieć funkcję terapeutyczną? Raczej nie. Raczej mają zwrócić uwagę na pewnego rodzaju zjawiska, ale też dać takie poczucie, że jeżeli jesteśmy w czymś trudnym, to też nie jesteśmy sami, że to dotyka
innych osób i być może to będzie taki bodziec do poszukania profesjonalnej pomocy, bo o ile książka może sprawić nam przyjemność, może wywołać szereg różnych emocji, to ja bym jednak nie traktował jej jako zamiennika do takiej prawdziwej pomocy terapeutycznej, pomocy specjalisty, czy lekarza psychiatry, czy psychoterapeuty, bo jednak to jest, aparat emocjonalny jest bardzo wrażliwą częścią naszej osobowości i nie pokładałbym tak dużych nadziei w książce. A czy u Pana w głowie już rodzi się pomysł na kolejną książkę? Kolejne są już napisane i czekają na decyzję wydawnictwa WAB, którą wydajemy jako następną. Także trzy teksty są już gotowe. Pracuję nad kolejnymi dwoma. One są w tej chwili w różnym stadium powstawania i myślę, że niedługo będę mógł zaskoczyć czytelników kolejnym tytułem. Mam taką nadzieję, że będę mógł się podzielić kolejnym kawałkiem swojej twórczości. Takie szybkie pytanie, że to też będzie romans? Po części tak. Przynajmniej jeden z tych tekstów jest w tym kanonie, który był dotychczas, natomiast dwa pozostałe to są dwa tomy literatury wojenno-obyczajowej, takiej sagi, która docelowo będzie się składała z trzech tomów. Mam bardzo pozytywny odbiór od moich wstępnych czytelników, z których zdaniem się bardzo mocno liczę i myślę, że jeżeli to uda się wydać, to naprawdę może być to kawałek dobrej literatury dla czytelników lubiących i literaturę obyczajową, i literaturę wojenną, bo tam to wszystko jest zmieszane, wydaje mi się, że w takich dosyć ciekawych proporcjach. No w takim razie czekamy na te kolejne pozycje, a tymczasem zapraszamy do czytania Szeptuna. Książkę można przeczytać również tutaj osoby, które lubią czytać, mogą ją przeczytać w Stanach Zjednoczonych, chociażby za pośrednictwem portalu Virtualo. A mamy też niespodziankę dla naszych widzów i dla osób, które lubią czytać, ponieważ rozdamy trzy e-booki właśnie za darmo Szeptuna autorstwa Tomasza Bethera. Jak będzie można je zdobyć? Wystarczy śledzić profil na Facebooku Telewizji Polvision. Tam wkrótce ogłosimy konkurs. Tymczasem, panie Tomaszu, bardzo panu dziękuję dzisiaj za rozmowę i za podzielenie się swoimi emocjami i informacjami dotyczącymi książki Szeptun. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie panią redaktor i wszystkich telewidzów. Pozdrawiamy również.